Dobry wieczór wszystkim. Bardzo chciałabym zaprosić na scenę panią Sylwię i panią Agatę. Świetne wydarzenie. Bardzo dużo pracy włożyłyście w to i bardzo dziękujemy od wszystkich miss. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie i dziękuję bardzo za zaproszenie w imieniu biura Miss Polonia, bo przylecieliśmy do Chicago w czwartek wieczorem właśnie na zaproszenie Sylwii Goliszek i Bogumiły Gładosz, więc bardzo dziękujemy, że możemy tu być. I wielkie brawa jeszcze raz, zanim odczytam pierwsze wyniki, wielkie brawa dla wszystkich dziewczyn, które brały udział w konkursie. Myślę, że damy radę, prawda? Super robota wykonana. Wielkie brawa dla Was, dziewczyny. My mieliśmy już się okazję też poznać wczoraj na rozmowach z jurorami i wyniki, które teraz przedstawimy, to jest właśnie dzisiejszy konkurs. Wszystkie prezentacje plus te rozmowy z jurorami wczorajsze i zostały one podsumowane i też będą wręczone dwa dodatkowe tytuły, które dają kwalifikacje dwóm dziewczynom automatycznie do top 10, a nawet nie do top 10, tylko do top 12, drodzy Państwo, bo jury miało kilka remisów, także nie 10, a 12 dziewczyn przejdzie do kolejnego etapu. Wielkie brawa! Ale oczywiście wygra jedna później, także już tam nie przewidujemy remisów. To co, zaczynamy, drodzy Państwo? Chcecie poznać top 12? To zaczniemy od tych dodatkowych tytułów, czyli wybrana przez w głosowaniu internetowym Miss Polish America People Choice, czyli pewnie też Państwo głosowali, myślę. Zapraszamy do top 12 Oliwię Kostrubiec. Teraz drugi dodatkowy tytuł, który automatycznie uprawnia do awansu do top 12. Jest to Miss Kreatywności i też ten tytuł został wybrany w drodze głosowania jury i do top 12 jako Miss Kreatywności zapraszamy Natalię Radkowski. A teraz, drodzy Państwo, wyniki, które już są 100%... zapraszamy, tak. Szarfa będzie, tak? Zapraszamy szarfa dla Miss Kreatywności. Oczywiście. I teraz odczytam wyniki, które zostały właśnie punktacje, która sprawiła, że jurorzy zdecydowali o kolejnych 10 kandydatkach do kolejnego etapu. Zapraszamy Emily Ręk. Również przechodzi Karolina Kozbiel. Zapraszamy Nell Littherr.
kolejna do top 12 awansowała Nicole Golda. Czyli już poznaliśmy 6 i jesteśmy w połowie. Zapraszamy. O, są jakieś typy, tak? Z widowni. Kto teraz powinien przejść na radę? Tak dużo było typów, że nie wiem, czy trafi, czy jury trafiło, ale zapraszamy Julię Baranek. Czyli trafiło. Kolejna w top 12, Alicja Jaworska. Zapraszamy także Daisy Rick. Zanim ogłosimy kolejne kandydatki, to mam jeszcze szarfę dla Miss People Choice, Ewa, czyli honory. Miss People Choice to Oliwia Kostrubiec, przypomnijmy. Natalię Mroczkę. Mroczka. Kolejna szczęściara to Sandra Kalinowski. No i drodzy Państwo, zostało ostatnie miejsce w top 12, także słuchamy, kto powinien przejść. Zatem decyzją jury do top 12 jako ostatnia zakwalifikowała się Oktawia Gieralowiec.